Witam Państwa serdecznie. W pokoju, który widzimy na ekranie, na tej ścianie będę chciała umieścić dwa obrazy, które będą miały ozdobne ramy sztukateryjne. Wyjdziemy z wizualizacji, a następnie zminimalizujemy okno programu, żeby skopiować plik JPG, który posłuży nam jako wzór do stworzenia szkicu listwy. Klikamy na plik lewym przyciskiem myszy, następnie za pomocą klawiszy Ctrl-C kopiujemy, przechodzimy ponownie do programu i przenosimy plik za pomocą klawiszy Ctrl-V. Program zapyta nas o punkt zaczepienia, więc klikamy w dowolnym miejscu lewym przyciskiem myszy i skalujemy rozmiar pliku do wielkości, która będzie dla nas najbardziej odpowiednia. Potwierdzamy lewym i prawym przyciskiem myszy. Zbliżymy nasz plik, a następnie, korzystając ze ścieżki, będziemy obrysowywać listwę. Zaczniemy powyżej listwy, klikamy lewym przyciskiem myszy i kierujemy ścieżkę w dół. Następnie odnajdujemy kolejny punkt, kolejny, a następnie łuku wyrysowywać nie będziemy, tylko za pomocą klawisza Shift, czyli wyłączenia funkcji Ortho, odnajdziemy kolejny narożnik. Krótki odcinek, po raz kolejny omijamy łuk, znowu krótki odcinek i po raz kolejny za pomocą klawisza Shift odnajdujemy następny punkt. Lewym i prawym przyciskiem myszy kończymy rysowanie. Jak widać, nasz szkic musimy jeszcze zmodyfikować, więc zaznaczamy naszą ścieżkę i widzimy tutaj pojawiły nam się prostokąty w kolorze niebieskim. Najeżdżając na nie rozwija nam się menu. Wybieramy z menu przekształć w łuk, a następnie kierujemy łuk w stronę lewą albo prawą w zależności od potrzeby. Dopasowujemy łuk do rysunku listwy i akceptujemy lewym przyciskiem myszy. To samo robimy z drugim łukiem, wybieramy, przekształcamy i tym razem kierujemy w lewo. Trzeci i ostatni. I łuki mamy gotowe. Escape, wychodzimy z funkcji rysowania. Usuniemy plik JPG, żeby nam już nie przeszkadzał. I w tym momencie mamy już prawie wszystko gotowe, oprócz tego, że mamy jeszcze zbędne elementy ścieżki. Żeby je usunąć, możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym z nich będzie odnalezienie na pasku narzędzi ikonki Przytnij. Potwierdzamy klawiszem Enter i klikamy na element, który chcemy usunąć. Będzie to tutaj ten pionowy. Mamy już element usunięty, Escape wyjdę z funkcji, a kolejną ścieżkę zmienię trochę inaczej. Zaznaczam ją i klikając na końcowy kwadrat w kolorze niebieskim, dociągam za pomocą punktów przyciągania do narożnika, który się łączy ze ścieżką pionową. Escape wyjdę z funkcji i w tym momencie już widzimy, że szkic mamy gotowy. Następnie będziemy chcieli nasz szkic zeskalować, więc skorzystamy z linii i zaczynając rysować od górnego wierzchołka, wyrysujemy 40 mm. Dlaczego 40? Z tego co pamiętam, nasza listwa miała szerokość właśnie 40 mm. Więc wpisuję wartość, potwierdzam klawiszem Enter, Escape, wychodzę z funkcji. Zaznaczam wszystko, wciskam klawisz Shift i odznaczam dopiero co wyrysowaną linię. Następnie wpisuję komendę Scale i potwierdzam klawiszem Enter. Program zapyta o punkt bazowy. Nasz punkt bazowy jest to górny wierzchołek. Później musimy znaleźć skalę bazową, czyli albo wpisujemy literką B, ponieważ wyświetla się ona na niebiesko i akceptujemy klawiszem Enter, albo po prostu lewym przyciskiem myszy klikamy właśnie na skalę bazową. Po raz kolejny zaznaczamy wierzchołek. Odnajdujemy drugi punkt, który będzie na dole, więc będzie całą długością naszej listwy. Klikamy lewym przyciskiem myszy i następnie dociągamy do 40 mm, czyli do naszej linii.
klikamy lewym przyciskiem myszy i jak widzimy, szkic mamy zeskalowany. Sprawdzimy jego wymiary. Faktycznie ma 40 mm. Następnie musimy obrócić nasz szkic o 90 stopni, więc obracamy, a linię pomocniczą usuwamy. W dalszej kolejności możemy już wyrysować rozmiar naszej ramy. Skorzystamy z prostokąta i wyrysujemy prostokąt o wielkości 800, tabulator na 1200 mm. Klawiszem Enter akceptuję wymiary. Wchodzę w elementy dowolne, zaznaczam prostokąt i wybieram cokół. Cokół, gdyż ramę będziemy wyrysowywać za pomocą cokołu. Wchodzę w profil użytkownika i muszę wskazać polilinią. Będzie to nasz wyrysowany szkic listwy, więc zaznaczam, a następnie muszę wskazać punkt główny profilu. Będzie on z lewej albo z prawej strony. Jeżeli wybiorę z lewej strony, rama wyrysuje nam się szersza o 80 mm. Wynika to z tego, że wtedy rama będzie się rysować na zewnątrz. Jeżeli chcemy, żeby wymiar ramy został taki, jak narysowaliśmy, czyli 800 na 1200 mm, zaznaczamy prawy narożnik. Zmienimy jedynie warstwę. Będzie to, tak jak tutaj, rama. Niech to będzie 1. I rysujemy. Ramę mamy już gotową. Zostało nam wyrysować wnętrze, czyli obraz. Wejdziemy ponownie w prostokąt i wyrysujemy go wewnątrz naszej ramy. Elementy dowolne. Klikam w środku i wybieram podest. Poziom 0, wysokość niech będzie na przykład 3 mm. Warstwę zmienimy na obraz. Płytki odznaczone zostawiamy i rysujemy. W następnej kolejności zaznaczymy nasz obraz, ramę. Przesuniemy dwa punkty. Zaznaczymy linie pomocnicze, żeby nam nie przeszkadzały i usuniemy klawiszem Delete. Zaznaczymy wszystko. Wejdziemy w menu prawym przyciskiem myszy i wybierzemy Grupuj. Teraz mamy pewność, że mamy to jako jeden element. Żeby dopasować nasz obraz do wnętrza, zaznaczymy i obrócimy za pomocą 3D. Wybierając akurat tutaj oś X, obrócimy o 90 stopni, a kolejno w osi Z również o 90 stopni. Zamkniemy okno. Przejdziemy do najbardziej korzystnego widoku aksonometrycznego. Zaznaczymy gotowy obraz. Wybierzemy przesuń dwa punkty. Zaznaczymy wierzchołek i przesuniemy w wybrane miejsce. U nas to będzie akurat narożnik ściany. Lewy przycisk myszy i obraz mamy przesunięty. Zaznaczę go ponownie. Rozwinę menu i wybiorę przesuń. Ponieważ w osi Z będę chciała przesunąć o minus 600 mm, przesunę. Natomiast w osi Y, czyli tak naprawdę na szerokość naszej ściany, przesunę o minus 800 mm. Przesuwam, zamykam okienko. Po raz kolejny zaznaczę obraz, tym razem wybiorę kopiuj. Wyjdę myszką poza ściany, klikam lewym przyciskiem myszy i kieruję w stronę osi Y, a następnie przesunę o 1400 mm. 1400 mm wynika z tego, że sama rama ma 800 mm, natomiast przerwę między obrazami będę chciała, żeby wynosiła 600 mm. Klawiszem Enter zatwierdzam kopiowanie, Escape wychodzą z funkcji. Wchodzę w wizualizację i jak widzimy, mamy już nasze obrazy na ścianie. Kolejnym krokiem jest wybór zakładki materiały. Ja akurat mam w teksturach użytkownika wybrane tekstury, które przeniosą na moje obrazy. Zaznaczę jeden i drugi. Dopasuję do wielkości ramy.
a następnie skorzystam jeszcze z koloru RAL, żeby nanieść na same ramy. Obrazy mamy wyrysowane. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.